Witam wszystkich ponownie w naszej przygodzie z Dark Souls. I tak jak mówiłem na końcu poprzedniego odcinka, udajemy się do nowej lokacji, do której prowadzą te drzwi albo wrota. Nie wiem jak to nazwać. No, powiedzmy, że drzwi. I klucz dostaliśmy po pokonaniu ostatniego bossa, ziewającego smoka. Dał nam klucz i dzięki niemu możemy je otworzyć, co też zróbmy. O tak, użyto klucz do Blighttown. Jest to jedna z dróg do tej lokacji. Jest jeszcze jedna droga, ale ta jest raczej oficjalna, czy oficjalna, no tak bym to nazwał, bo dostajemy tutaj klucz do niej, a ta druga droga to jest tak jakby trochę skrócenie sobie. Właściwie to jest od drugiej strony się dostanie do tej lokacji. Ale my idziemy tą, więc schodzimy po drabinie. Właściwie to się puszczamy po niej. O tak. Dodam tylko, że według mnie jest to najtrudniejsza, czyli może tak powiem, o jedna z trudniejszych lokacji w grze. Bym powiedział, że jeszcze z taką jedną lokacją, którą w swoim czasie odwiedzimy, że są to najtrudniejsze lokacje. Naprawdę. O, widzicie? Już jest pierwszy przeciwnik. Taki wielki grubas. O Boże, panie. A, jakiś demeczku tam zadaje. Czekaj, się nie chcę z nim tu bić. Bo ja wiem, że tam jeszcze jeden zaraz będzie. Ja, ile on ma życia. Z drugiej strony. Widzicie, taki dosyć wolny. Ale jak uderzy, to pewnie zaraz spadnie. Zobaczcie, o Boże, ile energii mnie zabrał. Zaraz ja spadnę. Wiecie, ile on życia ma. Oj, no nie, i zatruł mnie, naprawdę? Oj, to nie fajnie. Oj. No i na dzień dobry, zginąłem. Pogratulować, nie, dobra. Pierwszy fail. Nie dziwi mnie on wcale. Muszę się z nim bić bardziej. Tylko się bałem, że tam przyjdzie drugi. Szczerze mówiąc. Jak widzicie, pofarmiłem sobie trochę człowieczeństwa. Pewnie nawet za mało. Odwracamy pustkę. No nic. Ja tak jak mówię, dla mnie jest to najtrudniejsza lokacja w grze, jeszcze z taką jedną, czyli mogę mówić, że jest to dla mnie najtrudniejsza lokacja. Bo i ona jest po prostu ciężka. A to dopiero właściwie pierwszy przeciwnik, a ja już zginąłem. A głębiny przeszedłem praktycznie bez zgonu. Więc macie porównanie sobie. A to jest dopiero początek, to się dopiero zacznie. Co tam się będzie później działo, to woła pąsy do nieba. Tam za przeciwnicy będą i za momenty. Ale tu w swoim czasie najpierw trzeba w ogóle tam dojść. Idziemy jeszcze raz, bo zginąłem. No i tak jak jeszcze dopowiem, boss tam jest też bardzo trudny. W tej lokacji, w sensie. Więc ta lokacja jest naprawdę taka dosyć... Nie dość, że lokacja daje w kość, to jeszcze boss będzie bardzo ciężki, według mnie przynajmniej. Dobra, odzyskałem właściwie. Dobra, może z nim, wiecie co? Tutaj się będę bić. Ła! Ja nie mogę, zapomniałem, że tu spaść można. O mój Boże. Baczcie, ludzie. Mówię, mi tych człowieczeństw naprawdę nie starczy. Jak ja tak ciągle chcę być człowiekiem. Bo... Wracamy pustkę.
Mówię, no w tej lokacji jest wszystko. Przeciwnicy, potem ciężcy przeciwnicy, potem będą truć, będą też taki status w sumie w tej grze jeszcze nie widzieliśmy, toksyny. To jest takie coś, że taka lepsza, o wiele lepsza trucizna. To się życie tak szybko ulatnia, że wyleczyć się nawet czasem człowiek nie zdąży, a to już kaput. Spaść można. Potem jeszcze jak dalej dojdziemy, to błoto będzie, dlatego ja sobie po ten pierścień szedłem specjalnie zdobyć, żeby mieć jakieś ułatwienie. No, masakra. Po prostu masakra. Teraz ja tam w miarę taki przygotowany idę. Teraz jak gram, bo jak grałem pierwszy raz, to poszedłem tam totalnie nieprzygotowany. Właściwie w nic, więc było mi naprawdę ciężko. Mam nadzieję, że teraz będzie mi łatwiej. Ale widzicie, ledwo się tu zaczęło, a ja pierwszego przeciwnika nie mogę pokonać. Bo albo spadnę jak debil, albo po prostu koleś mnie strzeli pałą i po mnie. No. Wiecie co? Ja go może sobie ubiję z kuszy. Ja mam taki pomysł. Wiem, że to trochę lamerskie, ale... Ale skoro jeszcze mogę... sobie kupiłem trochę bełtów. No chodź tu. Bo naprawdę potem... Gdzie on jest? Czy ja go trafię? Niestety nie. O, jeszcze tak spadnę. Stąd go trafię, nie? Nie, bo on podejdzie. Patrzcie, cwaniaczka. Ale stąd go trafię? O Boziu. Oj, ja się aż gliczuję. Co on tak... Tam poszedł jakoś wróg. Stanął pod drabiną, naprawdę? No spadnij tam. On się kręci w kółko. Nie, no dobra, szkoda. Szkoda czasu, że tak... Ojej, on mnie zatruł już. Jakaś masakra. No i spa... Nie, no nie mogę. Nie wiem. Po prostu, no... Masakrycznie. Ojejcie, ale parada faili. 3 razy na jednym przeciwniku zginąć. Wstyd. Teraz człowieczeństwa przestanę używać, bo ja ledwo zacząłem. A ginę jak głupi. No ale to jest to, co mówiłem, że ta lokacja jest po prostu chora. Właściwie nawet nie możecie stwierdzić, że jest chora, bo pierwszy przeciwnik mnie zabija. Co to dopiero o lokacji mówić? No nic, ale próbujemy, no. Mnie bardzo martwi, że on mnie zatruwa też od razu w sumie. Nie, no jedź, o. Glutek, idź sobie już. To jest dosyć martwiące i w ogóle... ten jego damage też. Ja, ale ja spadam jak głupi z drugiej strony. Chciałem go z kuszy zabić, ale on się niestety nie ustawił. Fajnie. No, ubolewam nad tym. Myślałem, że jakoś stanie, wiecie, tutaj. Tak, może teraz stanie w miarę. Spróbuję, tylko jak nie, to zaraz zeskoczę. Bo on wtedy poszedł tam. Albo po prostu nie, ja go... Widzicie, on jakoś... Ja cię nie chcę go namierzyć, bo ja spadnę zaraz. Czuję. Albo on idzie sobie. O! Spadł. Widzicie? Można i tak. Spadł. Dziękuję.
Super. No nic, dobra. Chyba jeszcze jeden będzie. Z tego co ja pamiętam. Tak. Dobra, już spróbuję się z nim tak bić, żeby nie było. Już jednego pokonać w zwarciu. Okej, tak. On se krzyczy. Widzicie jak na takim terenie to całkiem go obkrążyć idzie i walka jest o wiele prostsza. O, jeszcze backstab wszedł. Pięknie. No i pokonany. Jak mówię, no teren też ma to do tego, że czasami jest łatwiej. A czy jeszcze jeden? O Boże, naprawdę? Ich tu aż trzech jest? Dobra, ja chcę się z nim tu gdzieś tak bić, bo tam są już kolejni przeciwnicy. I oni mi przylecą zaraz. O, widzicie? Tam już ich w tle widać. Okej. O, znowu. O, backstab na dzień dobry wszedł. Pięknie. Okej. Widzicie? Zobaczcie, jak wchodzi. Lepsze umiejscowienie i już koleś nie taki straszny. Bo można go obkrążyć. I zobaczcie, trzeci backstab, czyli cios w plecy. Dziękujemy. O, coś jeszcze wydropił. Ciasto z Wajna, super. No, mówię. Kwestia też terenu, ale że aż trzech tu było, aż tak nie pamiętałem. Dobra, tu trzeba naprawdę być ostrożnym. Widzicie, idą już przeciwnicy nowi, o Boże. Są takie, ja nie wiem co to właściwie jest, jakieś... Zobaczcie jakie to... Szkaradne jest. Ja bardzo mały damage mi robię w sumie. Aż na 4 strzały ich zabijam? To słabo. Ten się tam zgliczował w ogóle. Wiecie co, ja bym sobie spróbował ze smoczym mieczem. Tak szczerze mówiąc, zobaczymy czy ten, bo na 4 strzały bardzo słabo. Tam jest kolejny koleś, widzicie? I tam jest dwóch nawet. Ta, tu jest jeszcze jeden. No dobra, ten biegnie już do mnie. Przepraszam, że ja tak zachowawczo gram, ale naprawdę... Jak smoczy mieć też na 4 w sumie, więc... Więc oni są naprawdę dosyć odporni. Jak na mnie wyjdzie ta cała horda. Ten już idzie, patrzcie, oni nawet po drabinie się wspinają, cwaniaki. Nie no, ja muszę się bić tak pojedynczo, ludzie, bo ja zginę po prostu. Widzicie, co oni są mocni. O, ten biegnie już, dobra. Tak tutaj powiedzmy. Okay. Ten ma jakąś, to jakaś pała jest? Okej, widzicie, pojedynkę to, tak jak ja mówię, w Dark Souls często jest tak, że pojedynczy przeciwnik nie jest ciężki, no nie licząc bossów, tak? Bossowie to wyjątki, chociaż nie każdy, ale ogólnie... O, no tak, już koleś, właśnie to o czym mówiłem. Używaj, używaj. Strzela z daleka. To jest ten, co takimi... Czekajcie, może sobie łuk... O Boże, on nawet stąd trafia. Ojejcia. Czekajcie. Boże, nienawidzę tej lokacji. On aż stamtąd trafia. Tylko, że jak ja tam pójdę... To... Patrzcie, on aż stamtąd trafia. Co za gnojek.
Czekajcie, ja sobie zmienię. Łuk wezmę. Gdzie jest mój łuk? Tu. Olercia by to wzięła tych. Ja spróbuję w tamtego strzelić, wiecie? Wiecie. No, traf w niego. Nie trafi, naprawdę? Bo jak ja podejdę do tego kolesia, to ci mi wyjdą i... Okej, dostał. Może tu przybiegnie. I się tak wszystkimi naraz bić, no to jest ciężkie. On tu przyleci? Przyleci, dobra. No niestety, no jest to lokacja, gdzie ja się po prostu... To jest tak łatwo zginąć, co on robi. Czy on się zbugował? Nie. Zostaw ten łuk. Nie, on się zbugował jednak? Nie, dobra. Teraz go, tak powiedzmy sobie... Okej. Zabity. Przyszedł do mnie koleś. Tam jest jeszcze jeden, jak widzicie. Gdzie jest ten koleś z tymi strzałkami? Tego się najbardziej obawiam. Nie mogę go trafić. O, dobra, dostał. Okej, on też tu przyjdzie. Wtedy tego kolesia z tymi strzałkami będę mógł spokojnie zabić. Widzicie, no taka lokacja, taka lokacja. Nie ma co tu robić na wariata. On tu idzie czy nie? Idzie, dobra, biegnie jak szajbus. O, zobaczcie go. Co za typ. No, chodź. Patrzcie, jak odskoczył i przeżył. Dobra, oni są zabici. Ja muszę tego kolesia koniecznie z tymi strzałkami znaleźć. Gdzie on jest? Czekajcie, ja sobie ustawię na to. Jak mi znowu toksyny wezmą. Tam on jest gdzieś. Dobra. Czekajcie, tu on gdzieś jest. A tu jest cwaniaczek. Widzicie, on nie jest... O! Ojejcia! A ten skąd się wziął? Widzicie, myślałem, że... Wszystkich zabiłem, a tu jeszcze jakiś koleś wleciał. No mówię, no... Masakra, ta lokacja. Czekajcie, ja sobie usunę to... ciasto. Wiecie? Bo po co mi one? Nie chcę tego mieć w ekwipunku. Widzicie, w ogóle tu tak spaść można. Bez problemu. Tam jest skarb, po który sobie pójdę. Jak już wybiłem. Dusza. Dobra. Biegniemy dalej. No niestety, taka lokacja. Powiem wam, że... Nie chciałbym znowu zginąć, żeby to powtarzać, bo... Chyba nas by szlak jasny trafił. Dobra. Teraz tutaj się szło, tak? Mówię, tutaj też jest to, że tu są takie... Mówię, tu można spaść. O Boże, jeszcze dwóch ich idzie. Ten spadł, dobra. Pół biedy. Ale nie zginął. Chociaż nie zginął, bo dostałem 300 dusz. Jak widzicie, tu można iść tu. Nie, tu nie. Ja będę się trzymać, tak wam powiem, po prostu dróg. Ja nie będę skakać, jak nie muszę.
O Jezus. Wiecie, jak to się buja. Dobra. Słyszę gdzieś jednego, albo nawet dwóch. Tutaj jest jeden. Wiecie, ile ich tu jest? Nie pamiętam, żeby aż tyle ich tu było. No chodź, chodź. Jest, jak to wygląda w ogóle. Dobra, atakuję. Dobra, bity. Piszcie, co wam to przypomina. O ile w ogóle coś wam przypomina, bo tak szczerze mówiąc to nie wiem. Czy jakiś gremlin? W sumie goblin może? Czekajcie, tu trzeba teraz spaść. Chyba. Okej. Nie tak źle. Ale chyba właśnie skarb ominąłem. A nie, czekajcie, tu jest drobina w ogóle. Jest. Tędy chyba można do tego skarbu się dostać. Oho. Ja naprawdę bym nie chciał... Na pewno? Chyba nie. Nie. Ja nie będę kusić losu, wiecie, bo jak spadnę... Może być naprawdę nieciekawie. Nie mam jakiejś, powiedzmy, challenge'a, jak to się mówi, żeby zdobyć wszystkie skarby z tej lokacji. Aha, w ogóle, no tak, super, tędy można przejść. Moja rozkmina. Super. Ej, gdzie dalej? Tędy można przejść? Tak. Tu jest drabina na dół. Patrzcie, typa. Widzicie go? Jak... O Jezus, a tu tam jest drugi. Cholercia. Z dwoma naraz się bić. Przy takim układzie. To nie jest za ciekawe, ja, szczerze mówiąc. Ja go spróbuję z łuku wybawić. No tak jak mówię jeszcze... Nie bójcie się, jeżeli ja zginę, to po prostu, no, zacznę nagrywać tam, gdzie zginąłem, bo... Czekaj, tego czy tego lepiej? Może tego, co? Najpierw. Bo nie będę was zanudzać tym samym. Okej, ten usłyszał, dobra. Dobra. Spoko. Biegnie sam, dobra. Widzicie, oni w pojedynkę nie są jacyś mocni. Tylko no, muszę tak grać właśnie, żeby... Bo już z dwójką mógłbym mieć niezłe problemy. Widzicie, jak ten był też ukryty? Jakbym go nie... Przeczytaj wiadomość, zbliża się ognisko. O! Tak, tu będzie już ognisko. Coś mi szybko. Ognisko jest na takim moście. Jakby. O, pies się zabił. Albo jakiś ten inny koleś. Dobra, tu chyba trzeba zejść na dół. Oj! Widzicie, to jest pies. Taki ognisty pies. No więc muszę zejść na dół. Oj! Gin, widzicie? Podpalił mnie skurczybyk. Dobra. Teraz pytanie, gdzie? Tutaj raczej nie. Aha, ognisko chyba tu będzie. Czekajcie, bo tu był ten pies. Tak jest.
Urwisko, dobra, jest ognisko. Uuu, rozpalone ognisko. Ludzie, jesteśmy przy ognisku. To jest naprawdę sukces. Ale tak jak widzicie, lokacja jest masakryczna. Zbliża się niebezpieczna strefa. Ja wiem, że tam jakiś skarb był. Ale coś tu jeszcze było, nie? Okej, ten wejdzie po drabinie. To go sprzątniemy. Idzie? Idzie, dobra. Tutaj się z nim będę bić. Okej, chodź. Z jakąś tą pałą, czy jak to nazwać? Nie chcę spaść, wiecie? O, dobra. Widzicie, ja tam ominąłem jakieś skarby, bo widzicie? Tam u góry się coś świeci, a ja już jestem na dole. Ale to już trudno. Ja już nie mam zamiaru się po to cofać, a tu jeszcze pies jest. O. Oż cholera. Dajcie. On wejdzie czy nie? No chodź, chodź. O, dobra, on wejdzie. Super. On wejdzie, to go załatwimy. Dobra, to tylko pies zostanie na dole. Niestety, no, muszę takich wyciągać, tych przeciwników. Nie mam zamiaru tu zginąć. Oczywiście nawet jakbym teraz zginął, to tam... Jeszcze pół biedy, bo mamy ognisko. Ale po co? Oni mają jeszcze taki atak, ci różowi, nie wiem jak ich tam nazwać, że mogą się na was rzucić, na nas, i wtedy po prostu będą was gryźć. I często to się kończy zgonem od razu, bo po prostu koleś się przyczepi i was gryzie. Chyba, że macie dużo witalności, to będziecie to w stanie przeżyć, ale w moim przypadku zapewne to by się zgonem skończyło. Patrzcie, to jest jakiś skarb. O Boże. Na jakiej tej... Ojejcia, pies? A skąd on tu? Czekajcie. Chwalmy słońce. O Boże, jaki most. Jejcia, na jakich... Czekajcie. Ups, ja gdzieś spadłem. O, kępka. To się zawsze przyda. Ja gdzieś spadłem w ogóle, ludzie. Chciałbym się skarbów. Aha, nie, ja tylko tak spadłem. Dobra, u. Sorry, że tak trochę panikuję, ale... A co tam jest? O Boże! What the hell? Co coś tak buja? Tam jest jakiś skarb, jak widzicie. Wow. Gdzie ja w ogóle idę? Czy ja tylko tak po prostu idę na drugą stronę? Jejcia! Mój Boże, ja spadnę zaraz. Naprawdę. Nie wiem, czy tu można zeskoczyć, czy co? Okej. A nie, gdzieś tu wyszedłem. Tu można zeskoczyć? Spróbuj skok. Na dół? Aha, tu faktycznie coś jest. Ale gdzie ja w ogóle jestem? Ja już dalej poszedłem, czy... Jak?
tu jeszcze jakiś skarb jest. Na takim tym. Ojejcie. O, człowieczeństwo. A to super. Jakoś udaje się te skarby zdobyć. Jejcie. Boże. Ale naprawdę to jest masakra. Aha, to chyba był ten skarb, tak? Dobra, ja bym chciał się teraz do ogniska cofnąć. Tak szczerze mówiąc. Gdzie ja teraz wlazłem w ogóle? Czy ja się w ogóle cofnąłem jakoś? Żadnej drabiny tu nie widzę. Wiecie? Tu jest to zejście na dół. Tu jest ten most. A też widzę jakiś skarb w ogóle. Gdzie ja polazłem? Powiem wam, ludzie, że ja się trochę zgubiłem. Nie no, tędy nie mogę. To jest ślepa uliczka w sensie. No ale tutaj też. To był ten skarb. Może kości użyję, wiecie? Wiodącej do domu. Jeszcze nie używałem tego przedmiotu. Spróbuj skok, no ale co mi skok da? Tym mostem mogę się cofnąć, ale... Nie, wiecie co, ja użyję kości i się cofnę, bo tym mostem to i tak przecież... O, mam 14 kości, to... Tak, chcę się cofnąć. Dobra. Ojejcia, o Boże, naprawdę? Ja nie usiadłem przy ognisku. A myślałem, że jak tylko rozpalimy, to się liczy, ale widać nie. No nic, ludzie. Ja wam pokazałem dojście do tego ogniska, więc całe dojście mamy. Ja nie będę tego powtarzać przy was, bo to jest bez sensu. Widzieliście, jakie tam fejle, jak mi to wolno poszło. Więc ja tu zakończę odcinek i się spotkamy już przy tym ognisku i ruszymy w dalszą drogę do kolejnego ogniska, wcale nie prostszą drogą. Sorry za te fejle na początku, że ten koleś mnie tak zabił, ale ja mówię, ta lokacja jest naprawdę, naprawdę trudna. Jak już ją przejdziemy, to będzie duży sukces, więc jak chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać jakiś komentarz, co sądzicie o tej lokacji i o moich failach. No i tyle. Widzimy się następnym razem już przy tym ognisku i ruszamy w dalszą drogę. Cześć!